Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, dzisiaj odcinek specjalny, taki specyficznie wyjątkowy, jak na GeoGuessera, bo moi drodzy, gram sobie tutaj w firmie z całym Widemku, gramy sobie dzisiaj w GeoGuessera firmowo, więc jako drużyny mamy Ole z Witkiem, mamy Arka, Requera, to możecie kojarzyć, i Gimper usiadł z Sebastianem, to jest najmocniejsza drużyna. Słuchajcie, ja jestem gotowy. Dobra, to co, lecimy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, bo gramy w gierkę ze znajomymi, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Gramy Polskę. Mamy 3 minuty na każdą mapkę, więc będziemy próbowali sobie coś tu znaleźć. Okej, jesteśmy pod Sanokiem. Sanok. Nazwa Sanok mi się coś kojarzy. Ulica Krakowska w Sanoku. Sanok. Sanok mi się z południem kojarzy. Czy Sanok nie jest w województwie? Jest tutaj Sanok. Ulica Krakowska. W stronę Krakowa. Popatrzmy. Sanok. Kościuszki. Dobrze. Na razie kliknijmy sobie w Sanok i zobaczymy, co będzie. I co nam z tego wyjdzie jeszcze, ale wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Jeżeli już wiemy, że jesteśmy w Sanoku, to tak. Będziemy mogli sobie na koniec porównać w ogóle, jak wszystkim pójdzie. Myczków. Polańczyk. Polańczyk jest niżej. Ja wiem, gdzie jest Polańczyk, bo tam kiedyś byłem na wakacjach. Polańczyk, tu jest Polańczyk, Myczków, Polańczyk, Ewka, czy ja jestem dokładnie w tym punkcie? Restauracja na górce była przed sekundą, restauracja, hotel na górce hotel, jestem tutaj, dobra. Podejdźmy na początkową lokację i podjeżdżamy tutaj do góry. Mamy, co my tutaj mamy, ulica Bieszczacka, 160 metrów. Punkt widokowy Polańczyk, jadę na północ, ulica Bieszczacka, a jest 16B, dobrze, w porządku, podjedźmy jeszcze troszkę. I gdzie ja dojeżdżam do jakiego punktu? I wyjeżdżam do Widok, pokoje Widok. Widok, apartamenty. To ja zakładam, że jestem gdzieś tutaj, widokowe wzgórze, punkt widokowy Polańczyk. To by było gdzieś tu, ale jak nam się to trafi, to by było bajlando, słuchajcie moi drodzy, cofnijmy się jeszcze tutaj. Wydaje mi się, że jestem tak, przed zakrętem, no to tutaj, ile mam punktów? 4999, no zobaczymy, jak im pójdzie, będę mógł sobie na koniec porównać jeszcze. Okej, okay, dobra, dostaliśmy mocno po głowie, druga lokacja będzie trudna, powiedziałbym, że to jest gdzieś nad morzem, prawda? Bo tyle możemy założyć, ale druga lokacja będzie wyjątkowo trudna. To jest jakiś nadmorski pokój, tylko spróbujmy zlokalizować jakiekolwiek szczegóły, które byłyby nas w stanie przybliżyć do tego, gdzie się znajdujemy. Niestety ruszyć się nie mogę, spróbujmy. Wsadem się ruszyć nie mogę, strzałkami również. Mamy węzły i mamy żaglowce. Pokój nadmorski jakiś. No dobrze, no słuchajcie. Nie wydaje mi się, że to był jakiś taki stricte Gdańsk, ale może pokoje w Łebie? Tak coś rzucę, że może to być jakaś Łeba, ale bliżej morza, więc gdzieś tu. Może to być kompletny błąd, ale nic mądrzejszego mi tu nie przychodzi do głowy. Jest jakaś torba rzucona i tak dalej. Tu coś jest napisane, ale nie za dużo. Tu jest tylko jakiś wystrój, butelka wody. No pewnie gdyby to było w lepszej rozdzielczości, to byłbym w stanie to wszystko zobaczyć. Patrzę, czy wszystko się dobrze nagrywa. No wygląda, że się dobrze nagrywa. Są również te węzły tutaj. No więcej chyba nie powiem, więc dam, że Łeba. Zamek Neptun. Jak oni mnie zgadną, to nie mam pojęcia. Widzę właśnie przez Szymek, gdzie oni są dopiero, są na pierwszej mapie. Więc sobie poczekamy jeszcze do końca, jak wszyscy podgadują i wtedy sprawdzimy, gdzie jesteśmy. Cecha Swadzim. Ostrzą w Swadzimiu. W Swadzimie, w Swadzimiu, nie wiem do końca. Rondo. Parking pod Poznaniem. Pod Poznaniem, czy lotnisko pod Poznaniem to jest Swadzim? Swarzęc. Szamotuły, Pobiedziska, karczma, kotlet schabowy, to mi niewiele mówi, ale jeżeli będę tutaj, to coś może znajdę. Gmina Tarnowo Podgórne, to Tarnowo Podgórne, jesteśmy gmina w Tarnowo Podgórne, jak nic, jesteśmy na środku w gminy Tarnowo Podgórne, chyba że to jest wjazdówka do, trasa jest na Skórzewo i na południe jest na Skórzewo. Lusowo, Jezioro Lusowskie, Sierosław. Jesteśmy gdzieś tutaj. Swadzim. Skórzewo. No dobra, spojrzyjmy jeszcze tutaj na nazwy ulic.
Bukowska. Ulica Bukowska. Świętego Antoniego. Poznańska Lusowa. A tutaj? Poznańska Ogrodowa. Dobrze, popatrzmy jeszcze tutaj. Pojedźmy na trasę i zobaczymy. Widzę, że jeszcze Dawid tutaj doszedł i Michał w montażowni. Bo to jest tak, że mamy stąd okno na montażownię, więc ich widzę, co oni tutaj mniej więcej robią. Ale jest trasa na Śniec. A2 i 92 na Pniewy. Pniewy. Jest, na trasa na Pniewy, dobrze. Na Nowy Tomyśl i Skurzewo i na Przemierziewo, nie wiem. Skurzewo, widziałem te Skurzewo. Tarnowo Górne, Swadzim, Przemierziewo, jest. Jest. Okej. Okay. I... Przemierziewo. Sosnowa Skórzyńska, Bukowska, Żytnia, Skypizza, czy ja nie jestem tu? Jest tu i jest karczma Skypizza. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale mamy lokację, jak ja zrobię im tu maksa, to oni się ze śmiechu nie pozbierają. Więc ja jestem na rozłączeniu, za sekundkę za rozłączeniem, więc ja jestem tu i chyba 5000. Bez dwóch punktów. Nie, oni nie będą mieli do mnie podjazdu dzisiaj. Klub Fitness, Arena Zabrze. Jesteśmy w Zabrze, Górnik Zabrze, stadionu Górnik Zabrze. Okej, nie jest takie trudne. Powinno mi to się udać. Zabrze. Teraz szukajmy stadionu w Zabrzu. To jest Chorób Serca, ten szpital słynny. Hotel Ibis, Urząd Miasta. Stadion Górnika Zabrze. Pod Kasztanami, Tesco. Tratoria, M1, osiedle imienia Kopernika. Mikulczyce, Rancho Leśna, tu już chyba wyjeżdżamy w Grzybowice gdzieś, nie wiem, cóż to jest. Dobra, poszukajmy nazwy ulic. Jesteśmy pod stadionem Górnika Zabrze, to na pewno. To tak ciężko pomylić. Arena Walki, tak, to jesteśmy na pewno przy Górniku Zabrze. Gotarda albo czegoś, tak, nie jestem w stanie do końca rozczytać. Świętego Józefa ulica. Sala bankietowa, Zabrze Pawłów, może Pawłów poszukajmy. Zabrze i Mikulczyce, Małe Zabrze, osiedle Janek Pawłów, jesteśmy tutaj. Spaford, Sport and Relax. Osiedle Działkowe, Lidl. Gdzieś tutaj. Ile mi zostało minut? Roosevelta. Roosevelta, faktycznie. Ten stadion przy Roosevelta jest w tym... w Zabrzu. Już się mówiło, że przy Roosevelta. Bielszowice. Żabka Sportowa. Fresh Market. Park Pileckiego. Pewnie już widziałem gdzieś ten stadion i nie mogę... Iskra Zabrze, to nie. Jana Kupca. Poczekajcie, pójdźmy. Tak, przy Roosevelta jest na pewno. Dobra, to wiem, że jesteśmy przy Roosevelta. Zabrze Kościół Świętego Józefa nazywa się. A jeszcze po kościołach może byśmy poszukali? Willa Ambasadora, Apteka Świętej Anny. Miński Ogród Botaniczny. Roosevelta jest. Dobra, jest ulica Roosevelta. Hala widowiskowo-sportowa. To może być gdzieś tu. Roosevelta. Przy Roosevelta jest stadion na pewno. Przy Roosevelta. Może minąłem już. Roosevelta. I Bohaterów Monte Cassino. To jest gdzieś wcześniej. De Gola. Bracka. Papa Keba. Piłsudskiego. Puchałki. Miejski Ogród Botaniczny. Stacja kontroli pojazdów. Gdzie jest ten stadion? Kurde, że nie jest oznaczony. Blisko. Ja dałem, to jest tutaj był bardziej stadion. Kościół Świętego Józefa. Ach, kurczę. Arena Zabrze to się tak nazywa. Dobra, i tak jesteśmy na świetnym wyniku, więc wow. Dobra, będzie ciężko, ale spróbujemy. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Skoro jesteśmy tak, no, mam praktycznie max skora. Mam nadzieję, że im pójdzie dobrze, ale wątpię, żeby im poszło dużo lepiej niż mi, więc zobaczę, gdzie oni są. Dobra, widzę, że są w Zabrzu już właśnie, czyli są chwilkę za mną. Tak podejrzewałem tylko, że są na monitorze gdzieś tam dalej.
popatrzmy, gdzie się znajdujemy. Auto na prawa, to masz Kolonia Skarszewek. To nie wiem, gdzie to jest. Wybaczcie, aż tak nie będę poinformowany. Ale spróbujemy znaleźć coś innego i zaraz nam powinno wyskoczyć coś. Dobra, Borków Stary i Napulko. Kolonia Skarszewek, ojej. Spróbujmy pojechać gdzieś dalej. Może blachy jakoś z daleka przyjrzymy się. Niestety ładnie zablurował tym razem Google Maps. Poroterm, to jakaś tam budowa. To na tej rundzie mogą mnie doścignąć. Jeżeli nie wpadnę na coś mocnego, to może być problem. Szkółka drzewek ozdobnych. Ciekawe, gdzie mogę być. Kurde, blach żadnych nie widzę. Szkoda, że Google tym razem wszystko zablurował. Przystanek autobusowy by mi się przydał, bo na przystankach autobusowych młodzież lubi pisać sobie gówniane nazwy o klubach. Dane. No, super. Tym razem nie napisaliście. Jedyne, czego od was potrzebuję, to tego nie zrobiliście. Jedziemy trasą przez kukurydzę. Tam gdzie Paweł Jumper skaka, coś gadają, ale to chyba nie to. Kolonia Skarszek Węgiel. Żegocin Skarszew. Co tu jest jeszcze? Borków Nowy. I tu jest przystanek autobusowy. Chciałbym się na niemu przyjrzeć. Kurde, nie ma nic tu napisane. Nie ma nic napisane, niedobrze. Ja nie chcę w wioskę dalej wjeżdżać. Ja mam 55 sekund. Dobra, jedźmy dalej. Może będzie trasa na coś. Jakąś dużą trasę potrzebuję znaleźć. Duży znak i dużą trasę na coś. Teren zabudowany. Gdzieś wjechaliśmy do tej wioseczki kolejnej. Jesteśmy na wioseczkach, więc to jest zawsze problematyczne. Tu coś był, jakiś znak. Poczekajcie. Kurde, boję się, że nie to i że tracę czas. Sprzedać drzewek leszczyny. Gdzie w Polsce jest leszczyna? O, wszędzie trochę. Kurde, Mazury może? Panele, poczekajcie. Gorzów Wielkopolski? Ostrów Wielkopolski? Gorzów Wielkopolski, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, to gdzieś nie tu jest? Zdroisko? O, chyba już mnie zawiesiło. W ogóle nie to. Kalisz, pod Kaliszem to było. A, cholera. Mogę tu przegrać. Pokaż high scoresy. Chyba jestem pierwszy. Tak, Arek ma 19 tysięcy, więc Arek przegrał. Też na tej ostatniej rundzie się wywalił. Nie, pod Kalisz trafił idealnie, ale spryciula. Pod Krakowem strzelił źle, tutaj pod Katowicami i tutaj nie trafił, ale w to trafił idealnie. Zaraz zobaczymy, jak im pójdzie. 19 tysięcy. No, zobaczymy, bo jest blisko. Mam nadzieję, że nie używałem Google Mapsa ani niczego takiego, żeby sprawdzać. Będziemy odświeżali i patrzyli. No, prawie wszędzie zdobyłem, jak w ogóle Arkowi poszło. Okej. Okay. Arek rekord, tu kilometr był tylko. No mi poszło dobrze, miałem trzy praktycznie maksy, więc zobaczymy, jak tam idzie. Tak, widzę, że Ola jest na ostatniej mapie już. Ciężko powiedzieć, jeszcze dwóch oponentów mi zostało dzisiaj w dzisiejszej rozgrywce, ale to taki nietypowy odcinek nam dzisiaj wyszedł, bo tak jakoś padło, że mówię, bo muszę iść na GeoGuessera. O, Tomek, Seba i Wit. Masakra, ale w jednym trafili, gdzie trafili? W Zabrzu, w stadion trafili, dobrze. I tutaj trafili w Polańczyk, a to miło z ich strony, tutaj tak samo, jest. Dramat, to jeszcze Ola została. Ola wygrała, brawo! Tutaj przestrzeliła, ale udało jej się trafić tutaj pod Kalisz, ja nie trafiłem w ogóle pod Kalisz. No więc Ola wygrała chyba nasz pojedynek lokalny. Brawo. Ola wygrała 27 tysięcy punktów, więc udało jej się mnie pogonić, więc gratulacje. No i dzisiaj taki nietypowy odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało. Zagrałem tutaj ze znajomymi w filmie. Tak inaczej troszkę. Ja bym Ignacy, byście wy, a to moi drodzy był GeoGuessr. Dzięki wielkie. Cześć.